Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi. Słuchajcie, nie uwierzcie, co się stało. Słuchajcie, dostałem mega dziwną wizytówkę, słuchajcie, z numerem telefonu, jakimś dziwnym znaczkiem, słuchajcie, i kompletnie nie wiem, co to może być. I moi drodzy, napiszcie koniecznie w komentarzu, co to może być za wizytówka, bo kompletnie, słuchajcie, nie wiem. I jeszcze, moi drodzy, mam dla was małe wyzwanie, słuchajcie. Ostatnio udało wam się, słuchajcie, stawić łapkę w górę w 3 sekundy, ale teraz zobaczymy, komu uda się zostawić łapkę w górę w 2 sekundy, słuchajcie, więc uwaga, zaczynamy, uwaga, moi drodzy, uwaga, jedziemy. Raz i dwa. I komu się udało, napiszcie w komentarzu, że wam się udało zostawić łapkę w górę i pamiętajcie tylko o sobie z dzwoneczkiem. A już, słuchajcie, idę do szkoły, ponieważ dostałem dziwną wizytówkę i nie mam bladego pojęcia, o co z nią chodzi. Słuchajcie, jest jakiś numer telefonu małymi literkami, w ogóle demon, tak? Czemu są dzisiaj moi drodzy w szkole, co jest? Ej, zobaczcie, oni też to trzymają w ręku. Każdy dostał wizytówkę, co jest, moi drodzy? Siema w ogóle, girlfriend, servente. Siema, selever. Hej, też masz tą kartkę? No też mam tą kartkę, a w ogóle servente, ty też dostałeś tą wizytówkę? No. Selever, ty też ją masz? Niestety tak. Co jest w ogóle? Lemon Demon, ty tu jesteś w szkole i też masz wizytówkę? No, ale dla ciebie pan Lemon Demon, jestem profesorem dzisiaj. Zostałem zatrudniony, to jest moja praca dorywcza. Jestem sekretariarzem. Proszę, pan Lemon. Ale zaraz. Tankman, czy ty też masz wizytówkę? No, proszę. Ej, słuchajcie, tu jest jakiś dziwny numer telefonu. Wiecie, co mi się wydaje, że to może być jakaś podpucha. Nie dzwońcie tam, broń Boże, ponieważ jak tam zadzwonimy, może się stać, słuchajcie, coś złego, naprawdę. Dzwońcie. Widziałem taki film i chyba lepiej nie dzwońcie na ten numer z wizytówki, bo wtedy może się stać coś takiego mega złego. W każdym razie, słuchajcie, naprawdę, dobra, girlfriend. Halo? Czy dodzwoniłem się do pana, który mi dał tą wizytówkę? No, co ty, Lemon Demon, nie! O, dzień dobry. Tak, ja bym chciał się dowiedzieć, o co chodzi dokładniej. Nie, Lemon Demon, rozłącz się, proszę cię, rozłącz się. Wieczorem. No, dobrze, będę czekał. To pan co czekał? Ej, ktoś przyjechał po nas, co jest grane? Ej, chłopaki, dziewczyny, co jest grane? Ktoś przyjechał po nas, co jest grane? Witajcie, dobrze zadzwoniliście, teraz pójdziecie ze mną, małe dzieci. Zaraz, nie, bo to jest pomyłka, przepraszam bardzo pana kwadrat, idziemy, ale to jest pomyłka. Idziemy. Nie idziemy, panie kwadrat. Siadać albo będzie po was. Ej, dobra, spokojnie, ja wsiadam już tutaj, spokojnie, co jest grane? Nie, nie chcę. Idziemy, jedziemy. Wy tu czekajcie, przyjedzie zaraz po was druga osoba. Dobra, jedziemy w tajne miejsce. Ej, to jest grane, gdzie on nas wywożą, moi drodzy, co jest grane, gdzie on jedzie? Ojej, zaraz, czemu jestem taki senny? O rany, ale ja długo spałem. Gdzie ja jestem? Co jest grane? Ej, zaraz, co to jest za miejsce? Tankman, Lemon Demon, gdzie wy jesteście? Co jest w ogóle za miejsce? Zaraz, czemu tu jest mnóstwo jakichś łóżek, serwente? Czemu ty? Lemon Demon? W nowym dniu, witam w vlogu dom ekipy. Czemu to wygląda jak szpital? Czemu to wygląda jak wielki szpital? Selever, widzisz na Selever? Jestem ja Selever. Nie widzę. Ej, zaraz, co jest grane? Słuchajcie, ja stąd schodzę. Czemu jesteśmy w wielkim pomieszczeniu? O kurde! I tam jest ten człowiek, który nas zabrał. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Ej, bez jaj, dobra, ja stąd schodzę. Ja uważajcie, ja stąd schodzę, słuchajcie. Ale co? A, ja nienawidzę drabin, słuchajcie, się boję drabin w ogóle. Dobra, słuchajcie, ale gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Ja myślałem, co, gdzie nas w ogóle zabrał? Ej, panie Lemon. Kochany, gdzie nas pan zabrał? Boyfriend, Lemon się połamał. Lemon Demon, ty żyjesz? Macie tutaj zupkę, macie ją wypić, jasne? Bo będziecie mieli trudną grę, he przed wami. Ej, jaką trudną grę przed nami? Czekaj, to wygląda taki jeden film. Zaraz, mamy zupę grzybową, zobaczcie. Ej, przepraszam bardzo pana, ale co my tu robimy? Co to jest w ogóle za miejsce? Nie zadawaj pytań, tylko jedz tą zupę. Ojej, dobra, spokojnie. Tu mam jedną dodatkową zupę, więc dziękuję. W każdym razie, dobra, ale słuchajcie, panie kochany, gdzie pan idzie w ogóle? Ej, co jest grane? Ej, Lemon Demon, Selever, Servente, słuchajcie. Co my tutaj robimy? Musimy z tego się uciec. Oni nas zamknęli i porwali, wy też paliście wałcz. O, pan dyrektor triki w ogóle. Panie dyrektorze, pan też dostał tą wizytówkę? Oczywiście, że dostałem. No ale dobra, bez jaj, Servente, powiedz mi, bo coś czuję, bo on powiedział, że będziemy mieli tutaj jakąś grę. On nam powiedział miłej gry i tak się zastanawiam właśnie, czy my tutaj będziemy grać w jakąś grę, czy co takiego, bo tak, ja się boję. No, będzie 5 gier. Jak to 5 gier? A skąd ty to wiesz w ogóle, Servente? Oglądało się pewien serial. A, bo to, co jaki serial oglądałeś? No dobra, ale słuchajcie... Mój friend, co? Jesteśmy w Squid Game. A, w Squid Game jesteśmy. Ojej, ale Squid Game. Dobra, spokojnie, Squid Game. Dobra, panie dyrektorze, czy my możemy stąd jakoś uciec? Ej, właśnie, zaraz. Panie, bo czy to jest ta gra na śmierć i życie w ogóle? Tak. Ja nie chcę ginąć, nie. Czekajcie. Ja pamiętam, że tutaj była taka zasada, że głosami większości możemy przerwać tą grę. A w ogóle, gdzie jest girlfriend? Nie wiem, gdzie jest. Ale dobra, panie kochany, ja chciałbym powiedzieć, że głosem większości mamy prawo przerwać tą grę, a ja nie chcę ginąć, więc czy możemy zagłosować? Dobrze, macie takie prawo, niech głosujcie. Dobra, głosujemy. To na początku, Servente, czy ty chcesz, żeby grać dalej, czy zakończyć grę?
można grać dalej. Grać dalej? Ty chcesz serwentycznie pogięło? Dobra, panie Triki, panie dyrektorze, pan chce grać dalej czy zakończyć? Jakby dużo pieniędzy jest do wygrania, więc grać dalej. Teraz Aselever? Grać dalej. Tankman? Czekaj, jem zupkę, czekaj. Tak, chcę grać teraz. A ty, Lemon, chcesz grać dalej czy co? Lemon, czy ty chcesz grać dalej czy... Lemon. Nie, dobra, słuchajcie, co jest... Dobra ta zupa. No to Lemon, gramy dalej czy kończymy? Nie smakuje. Uwaga, zanim podejmiecie jeszcze decyzję ostateczną, której chyba już i tak nie podejmiecie, bo widzę, że każdy chce grać, to wygranie jest 45 miliardów dolarów. Po 45 nie? miliardów dolarów do wygrania? Dokładnie tyle, 45 miliardów. A, 45 miliardów dolarów? Ojej, moi drodzy, to są duże pieniądze, wiecie co, ja nie wiem, czy ja bym nie chciał grać dalej w sumie. Dobra, w każdym razie to jaka będzie pierwsza konkurencja? Zobaczycie jaka będzie pierwsza konkurencja, słuchajcie, dobra, czy my teraz... Co? Czemu on zniknął? Co jest grane? Nie, dobra, słuchajcie, według mnie pierwszą konkurencją co takiego może być, kurczę. Bo zobaczcie, otworzyły się drzwi, ej, zobaczcie, otworzyły się drzwi w ogóle. Ej, zobaczcie, co... Co tam jest? Ej, co jest ja tam? Ja bym nie radził. Zaraz, co Boyfriend. Tam jest daleko? Boyfriend, to jest gra w czerwone-zielone. Czerwone-zielone, nie, tylko nie to, proszę, tylko nie to, ja nie chcę zginąć. W ogóle, ej, pan dyrektor, co to robi pan dyrektor? Pana tutaj nie było, ej. Ja nie chcę nic powiedzieć, ale drzwi się zamknęły. Ej, dobra, w każdym razie, panie dyrektorze, co pan tutaj robi w ogóle? Tak, przyszedłem. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, dobra, nie wiem na co mamy czekać w ogóle. Dobra, jak usłyszycie sygnał, macie iść, ale jak się sygnał skończy, macie stanąć. A ten, kto dalej się będzie ruszał, ten zginie. Znaczy, zostanie wyeliminowany. Dobra, więc słuchajcie, przygotujmy się, dobra, ja tu będę pierwszy w ogóle. Dobra, słuchajcie, czekamy na jakiś sygnał w ogóle. O, zobaczymy, ej, nie bijcie mnie w ogóle. Dobra, czekamy na jakiś sygnał, zobaczcie, czekamy aż będzie jakikolwiek dźwięk czy coś w ogóle. Dobra, bo ta lala jest teraz odwrócona, zobaczcie. O, coś chyba jest, dobra. Idziemy. A, dobra, stop, szybko. Dobra, słuchajcie, odwróciła się ta lalka. O nie, dobra. Czekajcie. O nie, słuchajcie, dobra, wszyscy żyją. Ej, Lemon się ruszył, widziałem się ruszył. Co jest grane? Czy oni, dobra, słuchajcie, chyba, że go nie zauważyli. Dobra, słuchajcie, czekamy, wszyscy, chyba nikt nie odpadł, zobaczcie w ogóle, nikt nie odpadł chyba. Dobra, czyli wszyscy przeszli dalej, dobra, o, lalka się odwróciła. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Dobra. Dobra, słuchajcie, wszyscy żyją. Dobra, lalka się odwróciła dalej. Dobra, idziemy dalej. Co? O, Lemon? Lemon, nie, on się ruszył, Lemon! Zginął, jeszcze serwentę zginęła, dwie osoby w jednej rundzie, co jest grane w ogóle? Jeju, o nie, moje, co to było w ogóle, widzieliście dwie osoby w jednej rundzie w ogóle? O nie, dobra, idziemy, a, dobra, stop, lalka, spokojnie, przeżyjemy to, proszę, przeżyjmy to. O, lalka pokazuje na dyrektora, zobaczcie, co jest grane, czy dyrektor się ruszył? Dyrektor nie! No, serwentę za nim stała, że co? Serwentę, zobaczcie, czy serwentę stała za dyrektorem? Aha, serwent, no, dobra, idziemy dalej, a! Dobra, spokojnie. Oj, czy ktoś zginie? Selever? Serwentę? O, lalka pokazuje na kogoś? Na Trickiego czy Tankmana? Zaraz, czy ktoś z nich wyeliminowany zostanie? Zobaczcie, chyba nikt nie zginął, bez... Dobra, słuchajcie. Macie 15 sekund, hehe. 15 sekund, teraz musimy w takim razie wbiec tam. Dobra, lalka się odwróciła. Dobra, szybko biegniemy. A, że jestem bezpieczny. Ale serwentę została! Serwentę zginęła, co jest? Serwentę w ostatniej chwili! W ostatniej chwili serwentę! To jest grane! Ojeju! Gratuluję wam, przeszliście do kolejnego etapu, hehehe! O Jezus Maria, dobra, żyjemy! Jak oni zginęli? Co to było w ogóle? Tankman, Triki! Kto jest jeszcze? Selever! Dobra, o Jezu. Dobra, udajcie się teraz za mną z powrotem do waszej strefy sypialnianej. A, dobra, do strefy sypialnianej. Dobra, to chodźmy do strefy sypialnianej. Co jest grane w ogóle? 4 osoby zostały chyba wyeliminowane. Co jest grane? Bez jaj, naprawdę. Naprawdę, słuchajcie. Idziemy, co to było w ogóle? Dobra, do będzie druga konkurencja, słuchajcie. Ale co to w ogóle będzie? Prosta. Dobra, słuchajcie, co to w ogóle będzie, to ja nie mam pojęcia. Dobra, radzę wam teraz, abyście zawiązali jakieś sojusze między wami, bo będzie niedługo gorąco, hehehe. Słuchajcie, jakie sojusze? Ej, co jest grane w ogóle? Słuchajcie, dobra, to, słuchajcie, sojusze, czyli mamy się podzielić na jakieś grupy? Chyba tak.
Aha, na jakieś grupy. To Triki, jesteś ze mną może? Mogę być. O, panie dyrektorze, uf, dobra. Dobra. Hey, never. Co? Nie przeżyjecie tej nocy. Zróbmy tak. Steamujmy się na tych dwóch pajaców i wygrywamy to. Dobra, a jeszcze wiesz co? Może, ej, a masz coś takiego ostrego? Nie, zaraz, Triki, czy ty to słyszysz? Słyszysz, co oni mówią? To jest idealny plan. Oni chcą nas załatwić w nocy, oni chcą nas zabić. Niebieskowłosy. Co? Wiesz, że cię zawsze nie lubiałem. Cię dalej nie lubię. Więc to nie, dobra, Triki, chodź tutaj, Triki, chodź, zapraszam cię, Triki, panie dyrektorze, idę. Oni będą chcieli nas w nocy zabić, ponieważ wy to, że zwycięzca może być tylko jeden. Musimy być mega ostrożni i musimy uważać, żebyśmy dotrwali do kolejnej konkurencji w nocy, okej? Okay? Bo to będzie naprawdę masakra, to się stanie w ogóle. Nie, to trwacie nawet do drugiej konkurencji. Dobra, sam nie dotrwasz przy grywie i ty celebrz. Ty mówisz do mnie przy grywie. Tak, mówię do ciebie przy grywie, przegracie to wszyscy. Nie przeżyjecie kolejnej konkurencji, dobra, załatwimy was. Ej, dobra, on nam daje pałki, ej! Czemu dał nam pałki w ogóle? Ej, Tankman, mam pomysł! Mamy teraz pałki, teraz pójdźmy do sobą! Dobra, panie Triki, Tankman, mam pomysł! Ojojoj, odejdźmy troszkę od nich. Panie Triki, chodźmy na górę, musimy mieć high grounda, chodźmy na górę. Panie Triki, niech pan pójdzie za mną, musimy pójść na górę i może będziemy mieli wtedy przewagę wysokościową. Girlfriend, ty tutaj śpisz? Czemu ty nie byłeś w konkurencji? Ej, girlfriend, wstawaj, girlfriend! Girlfriend, czemu ciebie nie było w konkurencji? Gdzie jestem? No, gdzie jesteś? Jesteś wielkim lobby do Squid Game, ale czemu cię nie było w konkurencji? Czemu wy jesteście cali od krwi? No bo cała gra się zaczęła w ogóle, oni rozstrzelali na szczęście, ale... Dobra, Girlfriend, nie ruszaj się tam, okej? Okay? Co to jest za przegryw? Nie, to są pajace, które będą chciały nas zabić w nocy. Dobra, panie dyrektorze Triki, musimy być mega ostrożni, musimy ich załatwić, jasne? Oczywiście. Dobra, w każdym razie moi drodzy, słuchajcie, oni... Typ? Uważaj, uciekaj, Girlfriend, uciekaj od nich, oni chcą cię zabić, Girlfriend, uciekaj, chodź tutaj do nas. Chodź ale do nas. Co, wy się tak boicie, no spokojnie, ja Girlfriend, odejdź, chodź, w każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, nie wiem jak to będzie, w każdym razie coś czuję, że... Skąd wy macie pałki? Moi drodzy, jeżeli zostawicie teraz 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to w następnym, to moi drodzy, zrobimy następną część, słuchajcie, Squid Game'a w szkole FNF. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle, mam nadzieję, słuchajcie, że się spodobało, więc moi drodzy, będą naprawdę emocje, w każdym razie, elo, cześć, papa.